Po dłuższej przerwie związanej z nadgonieniem materiału z budowy naszego kampera, myślę, że możemy z czystym sumieniem wrócić do relacji z naszej bałkańskiej przygody, którą odbyliśmy w październiku 2020 roku. Droga w górę, którą właśnie widzicie, to jest dokładnie ta sama góra z historii, którą opowiedziałem wam w pierwszym odcinku tej serii. Po naszym nietypowym noclegu w Serbii jedziemy w końcu o własnych siłach w kierunku Czarnogóry i ostatnie 100 kilometrów do granicy udaje nam się już przejechać bez żadnych komplikacji. Czarnogórskie drogi, na których wiecznie coś budują, i nasz nocleg pod kuciem skał w Serbii niestety dał się we znaki. Zawsze po przekroczeniu granicy państwa jest taka duża tablica informująca o głównych zasadach, jakie panują na tutejszych drogach. Czy na przykład światła są obowiązkowe całą dobę, jakie są prędkości na poszczególnych typach dróg. No i zdziwiłem się, gdy zobaczyłem, że maksymalna prędkość na zwykłej drodze to 80 km na godzinę, a nie 90, tak jak na przykład w przypadku Polski. Ale dość szybko zrozumiałem czemu. Otóż w Czarnogórze, uwaga, są góry. Przejazd przez ten kraj, mimo że jest tak niewielki, utrudniają wysokie pasma górskie, a dróg szybkiego ruchu tutaj zbyt wiele nie ma, więc kierując się na południe w stronę Podgoricy, czyli stolicy Czarnogóry, czeka nas po prostu przeprawa przez plątaninę górskich dróg. W tamtym kiosku udało mi się w końcu kupić turystyczki prepaid pakiet za 15 euro. 15 euro to jest trochę dużo, ale 2 tygodnie. 2 tygodnie i mamy tutaj, z tego co wyczytałem, 300 giga czy więcej. Myślicie sobie, że świeżaki są jedne i jedyne. To teraz wyłączcie ten film i nie patrzcie na to. Który to kalafior? Kurde jest, nie widziałem go. Jak zobaczycie kalafiorka, ananaska, śliwkę, cytrynę, nieważne, nie wiem, arbuz, ten zielony to nie wiem. To jest dynia? To jest dynia? Jak zobaczycie kalafiorka i tak dalej, to wiedzcie, że nie były pierwsze. To była dynia? Żółta? To jest most, którym się chwalili. Nawet na mapie był zaznaczony. Tu mamy kładkę. I tam jest znowu most. I gdzieś tu była jeszcze jedna kładka. To jest chyba moskiewska. Tak, on się rusza dokładnie. Wpada w wibracje, jak się po nim chodzi. Czego się w sumie nie spodziewałem po nim, bo wygląda dosyć solidnie. Ale jak ktoś nie lubi takich klimatów, to może się lekko przerazić. Podgorica jest małym miastem, jak na stolicę, to jest dosyć mała, można już szybko przejechać. Trzeba tylko uważać na pasy, bo są jakieś dziwnie porobione. Moim zdaniem nie są poznaczane dobrze znaki. Przed skrzyżowaniami nie ma ustąp na przykład, ani jak przebiega droga główna i w sumie nie wiadomo. Ale zauważyłem, że oni też jakoś tak nie wiedzą chyba sami, bo wszyscy albo wszystkim się wpychają, albo ustępują. Tak można ich podzielić na dwie grupy. My należymy do tych, którzy nie wiedzą, co się dzieje. Na przykład popełniamy takie błędy jak ustępowanie pieszym na pasach, co jest tutaj traktowane źle, bo wszyscy trąbią od razu. Także jak myślicie, że w Polsce kierowcy są chamscy, złośliwi i klną, trąbią, wyzywają, no to prawda.
Ale tu jest gorzej. Patrzcie, mamy tu park, w którym w teorii znak ten mówi, że mamy tutaj Wi-Fi i nawet mamy ładowarki, no, żeby sobie podpiąć. Jadąc autem przez Czarnogórę, można trafić na znak z napisem Panoramic Roads. Chodzi generalnie o to, że jeśli mamy mało czasu na pobyt w Czarnogórze i nie damy rady zwiedzić wszystkich miejsc, a szczególnie tych, do których dostęp jest trudny ze względu na przykład na górzysty teren, można przejechać się taką drogą i jest to w sumie atrakcja sama w sobie. Drogi prowadzą przez najbardziej malownicze miejsca tego kraju. My trafiliśmy na taką drogę całkowicie przypadkowo, gdy z Podgoricy wyjeżdżaliśmy w kierunku wybrzeża, konkretnie miejscowości Ulcyń. Droga była troszeczkę trudna, bo było tam wąsko, trzeba było jechać naprawdę wolno i uważać, czy nikt nie wyjedzie za zakrętu. Ale jak najbardziej było warto, chyba że ktoś ma mega szerokiego kampera, no to wtedy może być troszeczkę problem. Ale poza tymi kilkoma niedogodnościami, jak najbardziej na plus. Przed chwilą wjeżdżając tu na tą drogę, mieliśmy gościa, który miał parking i próbował nam wkręcić, że nie da się dalej jechać i że musimy się zatrzymać na jego parkingu. My pojechaliśmy, ale ta droga jest troszeczkę taka o. Mam nadzieję, że po prostu chciał nas zrobić w jajo, a nie naprawdę, nie wolno tu jechać. Ale widoczki są naprawdę fajne. Właśnie przed chwilą na zakręcie prawie się zderzyliśmy z jakimś czarnogórskim autem. On się rozpędził na zakręcie, nie było nic widać, ja wyjechałem ostrożnie, żeby widzieć, co się dzieje i troszeczkę się zbliżyłem, żeby się wychylić. Jest wysypka, popatrz. Gdzie? Tam na środku. Z zamkiem, ty to widzisz? No. Ale jaja. Nie no, wiesz, jest droga dobra, tylko trzeba jechać wolno. Droga dobra, tylko wąska. Jedziemy, jedziemy. A to miało być gdzieś pod Warszawą. Jedna miejscówka, którą mieliśmy na mapie, już odrzuciliśmy, bo trzeba było z tej skarpy zjechać jakąś wąską dróżką do samego jeziora, a nie wyglądało to zbyt optymistycznie, więc na razie jedziemy dalej i zobaczymy, czy będą jakieś inne miejsca, ale tu jest mega ciasno, nie ma żadnych zjazdów, w sumie nic nie ma, dobrze, że mamy paliwo w ogóle jeszcze, trzy kreski, to może dojedziemy. Także sytuacja jest ciekawa. Już sobie przez to przejdziemy. A teraz tak podziękował, jakby mi groził. Marzyliście kiedyś, żeby mieć własną wyspę? Bierzcie tamtą, tamtą, może nawet tamtą. Tamta trochę mała, ale... Ktoś nie ma dużych wymagań. Zjeżdżamy już powoli. A to wygląda, przynajmniej jak patrząc po stopniu nachylenia, to zaczynamy zjeżdżać. I chyba będziemy się zbliżali powoli do jakiegoś noclegu, wydaje mi się. Mamy godzinę 17:30. Więc pewnie z racji tego, że jesteśmy w górach, to będzie się robić szybciej ciemno. Ale naprawdę, ta trasa była niesamowita. Udało nam się zaparkować przy plaży. Nie będziecie nic widzieć, bo jest ciemno. No i co, powiem wam tylko,
że przypuszczam, że to są normalnie wsadzanie jakieś tam pola namiotowe, czy może nie, pola namiotowe to może źle powiedziane, ale jakieś takie, właśnie, że jakieś kampery mogą sobie postawić ludzie, ale że jest sezon na wirusy z Chin i sezon turystyczny też się już skończył. No to, że wejdę, że tu nie ma i przypuszczam, że tutaj i tak nikt nie przyjedzie, nikt tu nie siedzi, więc po prostu się tu rozłożymy i jutro wam pokażę tą miejscówkę, pokażę wam jutro morze. A tymczasem idę do kampera, trzeba ze sobą zrobić trochę porządek, bo się wszystko poprzewracało w trakcie jazdy. Mamy kolejny piękny poranek na Bałkanach. Jedziemy zobaczyć, co tam jest na tym starym kempingu, czy starym, po prostu nieczynnym pewnie. Stoi tam jakiś stary kamper, ale wydaje mi się, że to jest jakiś wrak, albo nie wiem. Normalnie brali za to 5 euro, z tego co widziałem na szyldzie. Później ktoś to zamazał sprayem. Można by myśleć, że jest to aktualnie darmowe. Jak widzicie, tutaj sezon się kończy chyba dosyć wcześnie, albo to wyjątkowo w tym szczęśliwym roku 2020. Bo normalnie mamy przecież koniec września, jeszcze na Bałkanach. A koniec września turyści, wydaje mi się, że przyjeżdżają, bo nie jest aż tak zimno. Chociaż może jest, wiecie co, nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo my to na Bałkany raczej jeździmy właśnie jesień, zima. Jak do tej pory, pies dostał pierdzielca. Jakieś starsze małżeństwo i się tak na nas patrzyli z obawą. Myśleliśmy, że się chcą sprzyczepić, że tu z psem jesteśmy, a okazało się, że się po prostu boją, bo idą za nimi dwa koty. Jeden czarno-biały, drugi rudo-biały. I się pewnie stresują, czy dziób nie zje tych kotów. Ale normalnie te koty za nimi idą jak na spacer. Masakra. Zastanawiam się, czy te psy są bezdomne, bo mają na uchu jakieś takie by były oznakowane jakąś taką różową wstążką, przypiętą z dwóch stron i mają wszystkie obroże, no, ale nie wyglądają jakby były czyjeś. Zaparkowaliśmy na jakimś parkingu niby płatnym, ale nie widzę, żeby była tu jakaś możliwość zapłaty, jest jedynie kot. Kot raczej nie pobiera opłat za parking. Ale auta niby stoją. Pytanie tylko gdzie i kto tutaj tą kasę bierze za to. Thank you.
wracamy powoli do naszego wozu. Zbieramy się gdzieś dalej. Tutaj jest tak pusto. Tak? A no rzeczywiście. Jest tu strasznie pusto. Naprawdę. Tak jakby... Z jednej strony jest miasto, widać, że turystyczne, ale z drugiej strony czuję się trochę jakiś kosmita tutaj, że tak wszyscy dziwnie nas podchodzą. Nie wiem, czy to kwestia, się boją wirusu z Europy, czy co. Nie mam pojęcia, ale jakoś tak jest na dystans, tak dziwnie, nie wiem. W Serbii tak nie było. W Serbii wszyscy byli tacy bardzo, bardzo przyjaźni, a tutaj jest tak... Nie wiem, zobaczymy dalej w Kotorze, może tam będzie bardziej turystycznie. Ja nie lubię turystycznych miejsc, ale jednak jak jest znowuż całkowicie nieturystycznie, to mnie to trochę przeraża. No i mamy naszego kamperka z powrotem. To jest niby płatne, ale nikt tutaj się nas nie czepiał. Ani też nikt nie brał kasy za bilety. Mam szczerą nadzieję, że nie znajdziemy jakiegoś mandaciku za szybą. Już deszcz go trochę obmył z tego pyłu. No nie, wszystko jest w porządku. Na każdym wyjeździe staramy się szukać jakichś nietypowych miejsc, których zwykle się nie zwiedza w trakcie wakacji nad morzem. W krajach śródziemnomorskich w zasadzie nie jest trudno znaleźć opuszczone budynki. Wielu inwestorów zaczynało swoje ambitne projekty, które jeszcze w trakcie budowy okazywały się nierealne. I te nigdy niedokończone, często wielopiętrowe budynki stoją opuszczone do dzisiaj. Jadąc czarnogórskim wybrzeżem, trafiliśmy właśnie na jeden z takich opuszczonych hoteli i postanowiliśmy zaglądać do środka. Jesteśmy na placu budowy, który podobno wygląda tak, jak wygląda już od wielu lat. Że w którymś tam roku przestali to budować. Nie wiem, skończyły się prawdopodobnie pieniądze. Dziwi mnie obecność tutaj maszyn budowlanych, które nigdy nie zostały stąd ściągnięte. I na przykład tego samochodu, czyli... To jest chyba Ford Fusion, który nie wygląda, jakby był jakimś wrakiem. Są też dźwigi. Czekaj, zobaczę, czy są tu jakieś daty. Patrzcie, ostatni rok. 2014. Jakieś zmiany, czy coś takiego. Tablice ogłoszeń. Ale dziwi mnie, że to w takim stanie zostało zachowane, bo że nikt tutaj nie wpadł i tego wszystkiego nie porozkradał. Dobra, doszliśmy do wejścia. Wejście nie wygląda zbyt solidnie, ale też nie wygląda jakoś tragicznie. Jesteśmy właśnie już na placu budowy. Byłym placu budowy, chociaż może ktoś kiedyś to dokończy, ale przypuszczam, że prędzej popadnie w totalną ruinę. Dziwię się, że nie ma za wiele graffiti, chociaż tam gdzieś widziałem. Oglądaliśmy podobne obiekty na Malcie na przykład, albo w Grecji, i były zurbeksowane na lewo i na prawo. Jesteśmy tutaj trochę nad ziemią, jak widzicie, a jak popatrzyłem w szyb, ten szyb windy... On prowadzi na sam dół. Na sam dół, ale to naprawdę to było z 5 pięter co najmniej. Ja powiedziałem, że metra 8 tu jest. Masakra. Ale jest to wysoko. Aż tam jest wejście na dźwig. Ciekawe, czy był jakiś majster, co wchodził na dźwig urbexować. Dobra, mam tu klatkę schodową. No gdzie tam sobie wolisz? Jezu Chryste, tam jest więcej niż 10 pięter. Jest jakaś dziura i chyba weszliśmy już
faktycznie na dach, to bym wolał nie schodzić, bo tutaj wszystko się już zalało totalnie. Schodzimy już, nie wiem, ile pięter w dół. Przeszliśmy od ostatniego momentu, kiedy nagrywałem. Przeszliśmy chyba z 5 albo 7 pięter. I w ogóle nie zbliżamy się do tego morza. Masakra. To jest totalnie... totalnie dalej wysoko. Także idziemy sobie tutaj powolutku. I doszliśmy do wniosku, że im jesteśmy niżej, tym bardziej to budzi jakiś taki niepokój i lęk, mimo że wyżej teoretycznie było bardziej niebezpiecznie. Ale tutaj cała woda z góry zaczyna spływać na dół. Zaczyna być coraz bardziej mokro, wilgotno i ciemno. Przypuszczam, że jeszcze z 10 pięter, zanim uda nam się dojść na dół. Co by znaczyło, że to jest naprawdę tak gigantyczne, że będąc na szczycie nie byliśmy tego w ogóle świadomi. Jeszcze jedno pięterko i będziemy na plaży. Szkoda, że nie liczyliśmy, ile miał. Nie wyjdziemy tędy. Jesteśmy... Nie, musimy coś wymyślić. Dobra, mamy taki problem, że jesteśmy na pierwszym piętrze, a dół jest totalnie zalany i będzie ciężko się stąd teraz wydostać. Musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby zejść. Ale to było trudne, ja myślałam, że jest wyżej. Dobra, udało nam się zejść, wszyscy przeżyli,